Halo, dzień dobry, kolejny odcinek. Trochę podgłośniłem głośność, tak o 0,8 decybela, więc powinno być trochę głośniej. Mam nadzieję, że będzie ok. Jeśli nie, no to też się trochę podgłośnie. Ale trochę I słabo ich było siema, słychać. normalnie. Znaczy, no w menu zawsze słychać trochę Siema. głośniej. Sama, jak w poprzednim odcinku. Czemu jest 5 osób? Gdzie jest 6 osoba? Ja się pytam, zabiję kogoś. W poprzednim odcinku AB był mrugim. A teraz, Gdzie to jest na szósta pewno ja osoba, będę ja się i go pytam. zabiję. Nie wiem, pitwa. No nie żyje, no. Dobra, gramy sobie. Naukowiec. Tym razem załatwimy to szybko i bezboleśnie. Otóż, nie wiem, czy znowu nie widzę kart. To było przykre bardzo, bym nie widział. Dlatego sprawdźmy sobie 0,12. Jeśli tutaj nie będzie karty, no to nie widzę znowu kart. Smutno mi teraz, bo już mogę uciec, a ja nie widzę kart. Niestety gra, znaczy po prostu to pewnie na tym serwerze tak jest, bo się buguje, po prostu serwer jest troszkę zrąbany. No ale będzie lepiej. No niestety mam zbugowane, że nie widzę kart. Przykre, ale prawdziwe, jak to się mówi. Ale wystarczy, że znajdą lepszarkę i będzie dobrze. Będzie dobrze! No. O kurna, słyszę 173, który był w giblu. Żegnaj! Ale lamus. 914, no i git. Ja rozumiem. Dobra, zrobimy sobie na 3. Lepsze sobie do piątki. Przynajmniej, no, jako zagram naukowcem, to przynajmniej mam tą początkową moją kartę i te karty, które wypadają, już mi nie znikają. Więc taki plusik przynajmniej tego, że... no, że w ogóle jestem klasą, która ma kartę na początku i że jestem w stanie coś zrobić, bo jakbym nie miał karty na początku, był klasą D, nie mógłbym podnieść żadnej karty, to nic bym nie zrobił. No, chyba, żeby zginął naukowiec. No co jest, działaj. Dobra. Ulepszamy sobie na opiątkę, teraz już się ulepszy i spieprzamy stąd. Nie ma czasu tutaj stać. Trzeba stąd spieprzać. Wysadzimy wszystkich, jeśli trafimy do Warheada. Dobrze, tu stoi. Byłby trochę przyps. Tak myślą. Kurde, szybko. Fuck. Nie będzie jednak tak prosto, jak myślałem. Myślałem, już tam było wyjście, no. PC. Nie wiem, czy się cofnął. Chyba się cofnął. Kurde, to jest chyba ślepy zaułek. No nie. No to dupa, że tak to ujmę. Nic nie widzę. No nie, w tym też nic nie widzę. Ale się chyba cofnął. Fuck, jednak się nie cofnął. Nie wiem, gdzie on jest. Fuck, tutaj jest. Fuck. Nie. Ej, co jest? Czemu ja go słyszę? Bronika. O ty kurna gnoju! Nie to ty sobie myślisz? O kurde. Tam masz D! Kurde, będzie za mną biegł. No. Dobra, spieprzamy z tej placówki. Idziemy trasą MTF-a, który zginął na przejściu dla pieszych. O, witaj. Stój, ma kartę. Ej, ten... Co? No to masz kartę, to dawaj. O, dawaj. No to dawaj, idziemy. No dawaj kartę, a nie idziemy. Nie będzie, kurde, nie będziesz mi uciekał.
Będę chciał i kurde pojechać do Warheada, żeby zabrać broń i mnie zabić. No, no, no. Znam te sztuczki. Mam lepszą kartę, kurde. Co ja wezmę sobie? A no tak, nie widzę przedmiotów. Zapomniałem. O. Przyda się. Do związywania klas D. Ajajaj. O kurna. No to sobie zdychasz. Co? Ja zdycham? Kto zdycha, ten zdycha, lol. No nie! Wjechał mi w plecy, no nie! Kurde! No nie wierzę! Ale perfekt. Oj, karma wróciła tak szybko. Kto zdycha, ten zdycha. Karma wróciła tak szybko. Tak zwana karma. No, tak to jest, jak masz coś do feministek i karma w końcu przychodzi. Ja nic takiego nie powiedziałem. No bo ona mówi, że umierasz sobie, ja mówię, no chyba ty. I umarła. I mi zabiłeś w plecy. Ty, bo jo... Ale zabiłeś mnie, chłopie, jak byłem bezbronny. No i dobrze, no bo chciałeś pojechać do Warheada i zabrać broń. Widziałem to w twoich oczach, kurna, chciałeś skoczyć do... Nie, miałeś seniora, mogłeś wziąć. Typ, ja chciałem ci po prostu uciec. No chciałeś pojechać do Warheada i zabrać broń. Ja się urodziłam jako chaos, chłopie... tak jak mówię, Lolitka nadchodzi, żeby ci pomóc. Lolitka chyba umiera, żeby... Asmodaj też już wcześniej umarł. To dobra pomoc. Ej, sam umarłeś, więc nie komentuj. Ta dobra, dobra, ale ona przyszła, żeby ci pomóc, kiedy ty już nie żyłeś, jeszcze ją zdążyłem zabić. Znaczy wiesz, jeszcze wtedy... Jeszcze? Nie było cię słychać jak coś do końca. Co? Nie było cię całej twojej wypowiedzi słychać. Żartujesz. No. Nie zrozumiałem zupełnie, o co ci chodziło, bo ci ucięło. O, masz twój trup. Tak jak ciebie. O, mój trup, faktycznie. O, twój. O. Nie, o. No, mój dalej. A, widzisz, Wolfie jako jedyny Wolfie. Rozsądny chłopak. Kurde, a Poruś zamiast jego zabić na przejściu dla pieszych, kurna, między entrancem a lightem, stał sobie klasa D, ja Porusiowi mówię, no basz tam klasę D, a on idzie za mną. I Wolf już by nie żył dawno. Ale musiał iść za mną. Ale wiesz czemu Poruś tak naprawdę był taki bardziej przeciwko ciebie? Przeciwko tobie? Nie. A, bo go powiedział mu Lamus? Nie. Myślałem. Ja byłem przed elevatorem, nie? Sorry, przed entrancem. Ogólnie pomiędzy lightem a heavy. Nie miałem karty i stałem. I tak tylko słyszę tego pinata, który gdzie. Ja go widzę, do mnie podchodzi, a ja zaczynam mu jakąś depresyjną gadkę mówić, że będę mu pomagał i w ogóle. Uwierzył. Uwierzył. Normalnie. O nie. Dobra, koniec. Normalnie tak. Mnie zostawił. Dobra, koniec gry. Hech. No, easy. Co to za trup tam w tyle? Nie wiem, ale wygrałem. Nie. Tak. Czuję się zwycięzcą. I tak. To co, kończymy czy jeszcze jedna runda? Nie, no jeszcze jedna runda, 9 minut dopiero. A. Mało osób się, kurde, tak średnio gra. Ale mimo wszystko nie jest tragicznie. Nawet są śmieszne niektóre sytuacje. Przynajmniej będą... Zdarzyły się dwie takie sytuacje, żeby wrzucić jako tytuł na odcinek. Nawet nie wiesz, ja się cieszę, że mrugacz ciebie nie posłuchał, AB. No kurde, nawet właśnie ja nie wiem. Ja mówię, kurde, Porusiowi, masz tam, kurde, w checkpointie tego, klasę D, on biegnie za mną. Bo nie, tak, ja byłem szczęśliwy, że nie był tam przecież, no przecież on stał po lewo od checkpointa. Przy no i to szybie. Zmieniłem szybę, jak powiedziałeś, poprosił że mnie, się poprosił mnie o coś. Ja też poprosiłem Porusia. To aż modej cię poprosił. Do.
No i git, od razu przejście. To mi się podoba. Jest 5 osób. Ktoś wyszedł, w ogóle nic nie powiedział. Macie zobaczyć, kto to zrobił i napisać, że jest lamusem. Pozwalam. On i tak nie będzie dużo komentarzy i nie wiadomo, czy ktoś w ogóle jeszcze teraz ogląda. Bo jest on jest nudny. Czy widzę w końcu rzeczy? A nie wiem. Możliwe, że znowu nie widzę. Oczywiście, że nie widzę. Kurna, po co mi jakiekolwiek karty czy coś? Po co mi cokolwiek? Nie mam pojęcia. Idę po prostu zabić wszystkich. No co tu dużo mówić. Tutaj nie. Komu to potrzebne? Chodzimy sobie przez Teslę. Idziemy sobie korytarzem. Przechodzimy sobie tędy. Przechodzimy tędy, tędy. I nawet nie mam karty, żeby to otworzyć, ponieważ tam nie miałem karty, żeby tam to otworzyć nawet. No i sam elevator. Teraz możemy zjechać. Tak to bym już miał kartę dowódcy i mógłbym powiedzieć... Szelańsko. Nie wiem, co to miało do czego, ale tak. Dobra. Wjeżdżamy. Ej, plecy, plecy! Tam jesteś plecy. Ogólnie jaką masz kartę? Czy nie masz karty naukowca? Tak jest, nie. Masz kartę naukowca? Mam kartę naukowca. No i gitę. Dwie sztuki nawet. Masz tutaj ten 096. Taka, że ja nie widzę rzeczy po raz trzeci. Ja też nie widzę. A, no to miło. Trochę przypał. No, to trochę jest. Tak. Ale może chyba respawnić, tak żeby tak było. Dobra, to powiedzmy, że mamy. Czekaj, czekaj. Masz. No, mamy kartę. Masz zamknąć to teraz. Zamknij to teraz. Dobra, jako że mamy kartę, możemy teraz iść. A, tego też nie widzisz. Dobra, to powiedzmy, że mamy mikrohida. Ale to sobie ja już... Dobra, chodź. Dobra, mamy mikrohida. Tak się składa, że otworzyliśmy. Dobra. Trzeba iść tylko otwartymi drzwiami. Dobra, ale nie, w sumie nie mamy opiątku. Dobra, chodź, nieważne. Nie wiem, czy jest drugi ochroniarz. Chyba nie ma drugiego ochroniarza, jak jest tyle osób. Na 5 osób to powinien mieć jeden ochroniarz, bo chyba na czasowi. Dobra, otwiera. Już możesz sobie sam uciec w sumie. No. Więc naukowiec niech sobie ucieknie. Ale ja się zajmę resztą. Więc ja raczej nie powinny się zrespić. Na 5 osób wątpię, żeby ktoś już nie żył. A jak już nie żyje, no to jeden CI nie jest takim zagrożeniem jak 8. A nie lagi. Boję się, że mnie cofnie. No, w sensie nie cofnęło, przynajmniej tyle. Tyle dobrego. Zastanowiłem się przez chwilę, na czym ja straciłem 9%, ale już sobie przypomniałem, że spadłem w tym. Spadłem w serwerowni. Nieważne, jedziemy w dół. Ok, wchodzimy sobie do lighta. Łączymy. Witam, witam. Siema, siema, kurczę, witam. Czy ktoś tu się kampi? Tutaj nie kampi, tutaj też nie kampi, tam nie kampi, tutaj nie kampi, tutaj też. Dobra, więc możemy teraz znaleźć lepszarkę i wszystkich rozstrzelać. Dobra, PC. Airlock. A przejdźmy sobie exit A. Komu to potrzebne? Chociaż może tutaj się ktoś kampić. To można w sumie sprawdzić. Tutaj nikogo nie ma, tutaj również. Wszyscy się pokampili. No jak śmią. Jak śmią śmieć. 914. Witam, witam. Co tu nie było? Jakieś lamusy. Jakich w lepszarce nie było.
Dobra, gołna fajna. Ulepszę sobie tylko kartę. Nie ma sensu nic innego ulepszać. Walenka jest spoko, MP7. Też zadaje sporo obrażenia. Jak się dobrze przyceluje. O, dzień dobry, witam, witam. Halo, mam tutaj klasę D w ulepszarce. Ogólnie to wielki betonowy bloc chodzi z Aszmodejem. Jaki podobno jakiś wielki betonowy kloc chodzi z Aszmodejem. Witaj. Dobra, leczmy kartę. Wracaj tu. Dobra. Chodź do lekarki. Nie! A, no tak też można. Niech ci będzie. Klasa nie było. Niech ci będzie, tak też można. Tak też można załatwić sprawy w tych czasach. Dobra. Dobra, polepszy. No, pięć. Nie wiem, czy ktoś się zlepił w ogóle z MTF-ów. Więc jest ogólnie 3 na 2. Jest klasa D i 1.7.3 versus 3 MTF-ów. Oni już mogą być w Endrensie, więc... Ten MTF, który się teraz respił, może mieć, znaczy Demon, może mieć trochę przesrane, znaczy Demon albo ktoś jeszcze. Demon albo Poruś. Dobra, idziemy. Też mogę się ulepszyć. Nie no, nie trzeba lepiej coś tam. Dobra, idziemy ich wszystkich rozstrzelać. Jak przestało na prawidłowych Polaków. Albo wysadzić to. Nie no, oni są w Endrensie, więc uciekną jak wysadzimy. Znaczy w sumie to dobrze dla nas, bo my będziemy mieli chyba tą strefę. Najpierw, znaczy przed tym. Dobra, mieście. Najpierw co robimy? Rozstrzeliwujemy klasę D, a potem dopiero zajmujemy się SCP-kiem. Mam mikrohida, więc powinno pójść jak dobrze, składka. What the fuck? Kto to mówi? Kurna. No Demon. A, bo na Discordzie. 1.7.3. O! Wyjście stąd. O! Co się tutaj dzieje? Zabijcie zdrajcę! Cześć Demon. Nie, nie. Będzie dobrze. Będzie dobrze, to tylko chwilowe. Wymarły gatunek. No kurde no. Zabijcie ją! Mówiłem, żeby zabić zdrajcę. No kurde. Chłopaki, chodźcie tutaj. O co obchodzi? Zabijcie ją! Zabijcie tego zdrajcę! Zbierzmy się tutaj wszyscy. No co oni robią? Jakąś sektę sobie, kurna? Co jakąś sektę sobie robicie? Zabijcie ją! No. Tego też nie można było. Zabili mnie. Masz za swoje. Dobrze ci tak. Ale... No i w końcu, kurde. Kurna, jakąś sektę sobie zaczęli urządzać. Dobra, kończymy odcinek. Cześć, cześć. Zamiast strzelać do zdrajcy, to jeszcze padł.